Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konrado Wida. To jest kolejny odcinek z D-Raid Valley. I dzisiaj kontynuujemy naszą podróż. Przejmęliśmy ostatnio piękny skład z lekką osterką na końcu. Już szedłem spać między odcinkami, aby mieć pewność, że wszystko będziecie, drodzy Państwo, widzieć po tych nocnych manewrach i że ta trasa będzie dla nas udana. Uruchomiliśmy sobie drugą lokomotywkę. Więc nadajemy mocy i będziemy ruszać. Na końcu mamy wagony na D5i, więc o tym też należy pamiętać. No to jadą na C2 i wszystkie. Więc nie ma co, tylko wyruszamy z impetem. Ze stacji. Dziewięćdziesiąt. Jadą sobie na pewno te wagony? Jadą. Gdzie mamy jechać? Prosto. Potem w prawo, tam będzie dosyć mocno pod górkę. Chciałem powiedzieć, że weźmiemy może stąd jeszcze jedno zlecenie, ale jest to bez sensu, bo mamy mocno już zapakowany pociąg. Prawo, lewo, dobrze. Jechaliśmy chyba nawet ostatnio tędy. Trzeba, że właśnie ścinki były. Za dużo tu wagonów. Że to jest łączenie, więc my tu będziemy uciekać zaraz w prawo, tam będzie pod górkę, więc rozpędzamy się ile możemy. Prawo 50, my jedziemy 60, ale nie redukujemy mocy, bo właśnie widzicie, jak ostro te cysterny przeskoczyły do góry, bo właśnie tu jest 3,3 stopnia. To jest 1,8. Ale i tak, widzicie, jak mocno prędkość spadła? Jakbym tego tak nie zrobił, to czasem byśmy mogli mieć tutaj problem, żeby podjechać.
tak zwolniliśmy strasznie do 20. I niby pod 2% podjazd miała sobie jedna lokomotywa rali z 600 tonami. My tu mamy ile? Równo 270. 360. To już mamy ponad 600. No, mamy 850, coś koło tego. Mamy dwie lokomotywy, więc no. Włączmy sobie obrysówki, po co nam długie światła? Znaczy, no może nie. Może zostawmy zwykłe. A, bo tu w dół to na drewno. A dar taki las. Dobrze, udaje nam się rozpędzić maszynerię, to już... Standardowa procedura, płaska. Jedziemy, bo tu będą duże prędkości. To tylko zastanawiam. Na chwilę damy max mocy przy dużej prędkości, to i tak ta temperatura dochodzi do pola i się przegrzewa. Rozumiem, jak przy niskiej prędkości, żeby się mogła przegrzewać. Już teraz weszliśmy na kolejny poziom obrotów, więc no, przekładań. Myśliście, jaka jest przekładnia w tych lokomotywach? Kinetyczna chyba, czy jaka? Możecie pisać w komentarzu, z chęcią sobie poczytam. Aż tak na spalinowych lokomotywach się nie znam. Siedemdziesiąt.
80. To w tym wszystkim chodzi o to, aby ta biała strzałeczka nie była za daleko od tej czerwonej. Wtedy są najmniejsze opory, nie? I wtedy olej się nim przegrzewa. Teraz jest to prędkość przekładni. Układu napędowego jest większa od prędkości obrotowej silnika. Oczywiście ona nie spadnie do zera, bo jest napędzane. Teraz jest wyrównana, tak? Aktualnie też się nic nie dzieje, oprócz tego, że silnik chodzi na wyższej prędkości i nie daje oporów. Teraz przyspieszamy, bo prędkość nasza obrotowa silnika jest większa niż prędkość wózków kołowych. Czemu tu jest 40? Się skupiłem na czymś innym. Jesteśmy tu w tym miejscu. Gony jadą, jadą. No dobrze. Te zbocze, po prostu to jest coś pięknego. Włączmy sobie wycieraczki, żeby lepiej widzieć. Nami 40. O matko. Nie wyciszyłem mikrofonu. Ja myślę, że mi się udało go wyciszyć. No przepraszam za ten głośny dźwięk. Mam nadzieję, że nie był aż tak uciążliwy. Jak mi by się to mogło wydawać. Teraz będą komentarze zamiast spisane o przykładni, to będą o tym, o Boże, moje bębenki, nie? Teraz takie będą. Cóż, zdarza się nawet najlepszym. Popełnić błąd. Jedno drzewo mniej.
właściwie to dojeżdżamy. Im niższa prędkość obrotowa, tym ten hamulec dynamiczny nie działa. Ma mniejszą efektywność. Dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy od pozostałych. Dobrze, tu jest dobrze i teraz na prawo. I my mamy się kierować jeszcze raz na C2. C2 i jest na wprost. Nawet jest dobrze ustawione, jak ładnie. A my hamujemy. Jakie to te wagony jechały? 886 albo 913. Idźmy więc. O, 886 albo 913. A jest 913. To 913 wagon zostanie przez nas zahamowany. Okej. Nie idziemy wjechać z tym wszystkim na C2 i czym pójdziemy to zdać, bo nie wiem jak to z tym czasem wyszło. Dzieje też, że nic tu akurat nie stoi. Niestety długie światła, jak to w mgłę, to nic nie dają. Będziemy szukać teraz wagonu 909 albo 907. Mamy to rozłączyć w odpowiednim miejscu.
Dobrze. 509, więc szukamy wagonu 907. Z wagon 907. Zaciągnijmy sobie w nim hamulec. Rozłączmy go. Naciągnijmy tym hamulec. I rozłączmy lokomotywę. Okej, jedną gasimy. Teraz to jest tam, gdzie jest D, więc trzeba szybko powiedz. To oddać. Niestety nie przemyślałem, żeby tu jednak tymi lokomotywkami sobie podjechać. Motywownia, więc nasz budynek stacyjny będzie gdzieś tutaj. Ja jestem. Iskro. O, jest i on. Jesteśmy. T2i. 22 000. 13 000 mi razy niestety to potrącili. No cóż, zdarza się. Mamy 21, bo 3000 mi potrącili. Ej. Właśnie, zmieściliśmy się w czasie? Zmieściliśmy, pięknie, okej. Lecimy do naszych lokomotywek. Idziemy dokonać ostatniej dostawy na G5i. Dobrze. Ale się zmieściłem z tymi wagonami. Ja tu myślałem, że one na styk wejdą. Gdybym wiedział, to bym sobie to na dietu już od razu postawił, to bym miał lżej, nie? Bym nie musiał tam manewrów robić. Okej, targamy to do przodu. Tak, bo te uszkodzone wagony mają rację, były. W tym członia, bo tutaj... W tych akurat, co jadą na G5 nie było żadnych uszkodzeń. Dobra. Idziemy tu.
Czemu ta czerwona strzałka chodzi dziwnie? Okej. Teraz dać mapę stacji, gdzie 5 i 3, to jaj na D, łomatko i w lewo, okej. Amoj. Luzuj. Dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy. Nie chciałem go dzielić na dwa etapy. Uznałem, że jest to bez sensu. Nie docisnąłeś odpowiednio. Prowalnąłeś. Niech to się potem kończy. Maś tu, a nie to. Zaciśnij. No. Nalisz druta. No cyku, pyku, pyku i... Jedziemy w tę stronę, a jeszcze wagon trzeba odhamować. Czemu ty jesteś uszkodzony, jak nie byłeś? Serio tymi lokomotywami za bardzo. Dlatego się uszkodził. No nie, no raczej ten tutaj nie mógł uszczerbku doznać. Inaczej. Prawo i na lewo. Dokładnie. Jeszcze raz, gdzie 5 miało być chyba jedno na prawo, tak? Jedno na prawo. Okej. Okej. Okay.
Jedziemy. Tak to się właśnie robi. Jedziemy na wprost. Co to było? Może gdzie jest ten budynek? Dajemy zlecenie. Okej, 25. No dobrze. Czyli to nie było aż tyle warte. A łącznie 38. Ale nie, w portfelu mają 228 tysięcy. Można by było nawet kupić lokomotywkę. Tą najlepszą. Uwierzcie, że nie jest to potrzebne, drodzy Państwo. Kupić na materiały niebezpieczne za 130 tysięcy. Albo na wojskowe. Za 100 tysięcy. Aczkolwiek ja bym chyba poszedł w te niebezpieczne na razie. I kupił te za 130 tysięcy. Tu mamy na przykład azot do fabryki żywności do dostarczenia. Miasto południowo-zachodnie. Miasto południowo-zachodnie. Czyżbyśmy mieli jechać na jakiś... ochuty to nie. Rynka żywności i miasto też kusi. 33, 42. Jeszcze taka mała zleceniówka na dokładkę. O 37, 37. Więc co, fabryka maszyn i miasto te? ZMT2. Teraz kupujemy licencję. Jedziemy z tym i z tym. Da nam łącznie 100 tysięcy. A to nam da 74 tysiące. To nam da 75, 85. Ryka maszyn. Maszyn i miasto. MF. Ale kawałek też jest tutaj do jazdy, widzę. Się musieli jechać tak samo jak teraz i tutaj dalej na MF. Górą tędy, 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 nie. A tutaj, tędy najszybciej by było nam dojechać. Się wydaje. To ładna tutaj prosta ta dróżka. Aha. Czyli właściwie drugą stronę mapy byśmy zwiedzili. No tą zwiedzaliśmy w sezonie pierwszym, a tu jeszcze nas nie było. No dobrze, jest to, drodzy Państwo, do zrobienia, tylko trzeba naprawić lokomotywy. Właśnie będziemy za to brać, a właśnie, mowa o lokomotywach tu są.
Pojedziemy, przyjmiemy zlecenia i na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Lekko dłuższy. Jakaś cinka chwilowa była. Trzeba je naprawić, bo jak tego nie zrobimy, będziemy musieli to i tak zrobić w opłatach. A wolę jednak tego w opłatach nie robić, tylko tutaj zawsze trochę mniej pieniążków na to idzie. Dobrze, przed nami obrotnica, więc nie szalejmy. Raczej powinna być dobrze ustawiona, bo ja to ostatnio robiłem. Trzeba się będzie chyba obrócić. Czy na wprost jest serwisówka? Chyba na wprost, no. Dobrze. Jeszcze jedna lokomotywa, taką jak my mamy, tutaj stoi. No i szczerze jest nam chyba ona niepotrzebna. A, prąd. A, bo teraz tego fajnego małego wprowadzili, nie? Czemu nie to? Siedem tysięcy. Siedem czterysta. No, drugi mniej. A to tylko dlatego, że nie był aż tak wykorzystywany. Przejdziemy przyjąć zlecenie. By nam czasem nie uciekło gdzieś. My huty nie mamy gdzieś po drodze? SM. Nie, to nie po drodze huta. Miejsca żywności, miasto FF. Nie, to też nie po drodze. Miasto południowo-zachodnie. Znaczy nie to południowo-zachodnie, to gdzieś tam. CSW. O, przez CSW w sumie będziemy przejeżdżać. Korci, korci, żeby wziąć jeszcze jakieś takie inne. Ciekawe zlecenie. Trzydzieści cztery.
nam 734. Czy my będziemy chcieli tak ryzykować, żeby jeszcze targać jedną tą? A wtedy byśmy tu musieli zrobić inne rozdzielenie. Nie podoba mi się to. Tu byśmy musieli zostawić wagony. Tu musieli wjechać, cofnąć. To kawał roboty. Premia 128, tu 110. Nie jest tak napięty ten czas. Zobaczmy, co nam tu się uda zrobić wpierw tak. Płaty. Się 80. Tysiące? Za co? Trzy tysiące. Czy za co to? Aha, bo to nie, że mi to już odciągnęli od wypłaty, tylko jemu za to teraz zapłacić. O matko. Nie podoba mi się. Dobrze. Idziemy w drugi poziom materiałów niebezpiecznych teraz. Okej. Tu 150 tysięcy? O matko. Przyjmujemy sobie to. Przyjmujemy sobie to, ale tego to tu może tak nie wyrzucaj. Teraz tak, to jest do zabrania z E1O. Jedzie na C4I. E2O jedzie na C3I. Tak właściwie koło siebie. A gdzie my tu mamy? E jest tam na wylotówce. Dobrze. I tak nam nic nie daje, żebyśmy tamtędy pojechali. Jeszcze sobie coś zobaczyłem. Okej. Okay. Czyli to jest tak. Czy można w sumie wziąć jeszcze dziś o jeden na to CSW? I nie zapeszać jakieś 500 tonek? Było 1300. To manewry, a nie logistyki. Logistyki są fajne, bo nawet trochę płacą. Nie wiem, czy się pchać w ten transport do tego miasta południowo-zachodniego, wiecie? Jak te 415 ton, to tak trochę źle mi się wspomina. Myślę, że tu już jest 700. Narzędzia, samochody, odzież. To będzie najcięższy wyjazd. Potem już pójdzie. Już nie idzie. No dobra. Sadzaj pan to też weźmie. Już brać to ino raz. Gdzie 3O? A C3I? Najpierw po to na G trzeba jechać. Chcę sobie potem tu wyjechać. Dobrze, drodzy Państwo, ale w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa.